Jesteśmy po ogłoszeniu wyników. Misterem, mamy nowego mistera 2017. Powiedz, czy jesteś zaskoczona? Nie jestem zaskoczona, ponieważ też jak rozmawialiśmy, mieliśmy zebranie jurorów i rozmawialiśmy, to no, ustalaliśmy, tak, kto tak naprawdę powinien być tym misterem. Nie była to łatwa decyzja, no bo wiadomo, każdy chłopak dobrze się przygotował, ale jednak uznaliśmy, że najbardziej przygotowany jest Jakub i on będzie mógł godnie reprezentować nasz kraj. Tak, nasz kraj za granicą, więc uważam, że dużo osób mówiło, że tak będzie, no tak się stało. No właśnie, chodziły słuchy, że faktycznie Kuba wygra i że to jest wszystko ustawione. Ile jest w tym prawdy? Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ja tylko oceniałam, ale nie, tak naprawdę jak my też, jak rozmawialiśmy z Jorem, padł ten temat, że no ale poczekajcie, bo Kuba już wcześniej był jakbyś zawsze takim faworytem i no ale stwierdziliśmy tak, jeżeli ktoś no, jest dobry i jest przygotowany przede wszystkim, no to już niech tak będzie, tak jak było mówione wcześniej. Tak, Gosia chyba Andrzejewicz powiedziała, że jest bardzo skromną osobą, zgadzasz się z nią? Myślę, że tak. To znaczy, mi się wydaje, że akurat Jakub to ma tak podzielone. Tam, gdzie trzeba, to on jest skromny. Tam, gdzie musi pokazać, no bo wiadomo, na takich konkursach jak Mister Polski, no to muszę pokazać, że ma charakter, że jest charyzmatyczny. Więc akurat uważam, że on ma to... Jest skromny i nieskromny.